Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Riser, grze Ark, Survival Evolved. Dzisiaj odcinek będzie poświęcony jaskini, do której właśnie zmierzam na wyspie, czyli ostatnia jaskinia, która mi została. Będą już wtedy wszystkie artefakty, będziemy mogli przywołać Broodmother. Jeżeli chcecie Broodmother, nabijcie 500 lajków pod tym filmem, to wtedy pójdę zabić. Jeszcze nie wiem, czy na przykład T-Rexami, czy ptaszorami, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Dajcie mi chwilkę. Mam nadzieję, że w tej jaskini można się zmieścić ptaszorkiem. Czytałem na forum jakimś, że można. Można wlecieć pteranodonem, w kawałek się schować, więc no taki jest ogólny plan. Ale nie można tam podobno już dalej, tak? Oczywiście nie oglądałem, jak tutaj wygląda ta jaskinia, bo chcę wam pokazać moje pierwsze wrażenia. Ale jeden z widzów napisał mi, żebym zabrał ze sobą spadochron, więc wziąłem kilka spadochronów i jestem dzisiaj naprawdę zajebiście przygotowany. Przynajmniej tak uważam, bo mam ze sobą dużo śpiworów, mam ze sobą dwa zestawy zbroi i dwa zestawy tam powiedzmy dzidy, dwie dzidy. Nie mam ze sobą żadnych ani łuku, ani kilofa, bo uważam, że są zbędne. Po prostu nigdy tutaj jeszcze w tych jaskiniach nie strzelałem. Mam trochę wody, mam trochę mięsa, mam trochę krwi. Tutaj mamy tą jaskinię. Podobno jest najtrudniejsza ze wszystkich. Mam nadzieję, że nie tak trudna jak chociażby ta lawa, w której giniemy, no i niestety tracimy od razu cały ekwipunek. No ale widzę, że na przykład tutaj są takie skorpiony, więc one do tej jaskini, jak nawet mi się uda wlecieć, to wejdą. No chyba, że można tam głęboko wlecieć, czego ogólnie nie chciałbym robić. Czekajcie, najpierw ja zabiję sobie te skorpiony. Ogólnie na tej wyspie jest hardcore, tutaj nie ma gdzie zostawić ptaka, tutaj są T-Rexy, no tu jest wszystko, tu są koty, argentivy, karno, także cały do wyboru do koloru. Dzidę mam beznadziejną, bo ma tylko 100% damage'a. Słuchajcie, zaraz się tu wysypie. Mi się tylko tak wydaje. No tak, zaraz będę miał torpor. Widzę, że jestem źle przygotowany. Dzida podstawowa. To był beznadziejny pomysł. Dawno nie miałem takich... Aha, ty sobie tutaj bijesz mnie, tak? Dawno nie miałem takich problemów z zabiciem skorpiona. Zaraz sprawdzę, jakie one levele miały, bo jestem przerażony wręcz tym, że ta dzida jest taka słaba. Laguje coś strasznie, nie wiem o co chodzi. Pewnie dlatego, że jaskinia. Wiecie, jakie levele miały te zasrańce, że tak długo biłem? Ósmy? Fuck! Przecież tam będą 120. Idę solo do tej jaskini. Nie wiem, czy to jest wykonalne. Wlećmy. Dobra, da się wlecieć. Pytanie, czy da się wylecieć. Czyli domyślam się, że to jest max. Teraz nie mogę wejść. Dobra, zaraz go ustawię, do was wrócę, bo tutaj też będzie lak, jak wejdę do tej jaskini w głąb. Słuchajcie, wleciałem, nie wiem czy wlecę, wleciałem bardzo głęboko, bo zlagowało. Bo zlagowało i po prostu przyniosło mnie. Więc nie fajnie. Co ty robisz, powiedz mi, co ty robisz? Ty masz być na pasyw, jesteś na pasyw. Nie, masz się nie zastanawiać nad niczym, po prostu wyląduj. Jak tak wyląduje, to nikt nie będzie mógł przejść i będzie, że jestem ham. Dobrze. Musimy ustawić najpierw śpiwór. Ustawię go już tutaj gdzieś w środku. Dobra, pierwszy śpiwór na razie starczy, jeden. Co tutaj jeszcze mogę wziąć ze sobą? Wziąłem też flary ze sobą, bo może będzie fajnie postrzelać, zobaczymy. Dawno już nie strzelałem z tych flar. Weźmiemy sobie dwie paczki mięsa. Mam jakąś też pochodnię, żeby jak będzie gorąco sobie oczywiście użyć. Cztery bukłaki z wodą oby starczyły. Dobra, resztę tutaj na nim zostawiam. Mam nadzieję, że jestem dobrze przygotowany. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Oprócz tej dzidy to że jest fajnie. Dobra, idziemy do środka. Tutaj już widzę, że jest jakieś nurkowanie i oczywiście spadek FPS-ów do minimum.
Okej, napełnimy sobie od razu te... Nie jestem przyzwyczajony do tych. No i bym się, kurczę, 876. Mam nadzieję, że tyle wody starczy. Dobra, słuchajcie, wchodzimy. Mam nadzieję, że dopłynę tam do końca. Mam 200 oksygenu, więc chyba nie powinno być problemu. Aha, no i nie ma. Dobra, już widzę, że są nietoperze. Ciekawe, czy będą węże. Oby były węże, bo jajka by się przydały pozbierać. Dobra, no pierwsza ofiara za nami. Chodźmy tutaj. Co? O, w pizdu! I co po to ten spadochron? Ja mam skoczyć na dół? Nie chcę tam schodzić bardziej, bo pamiętacie co się stało ostatnio? W lawie. O, fuck. Ale tu jest druga droga, tak? Na razie nie będę biegł, bo tak się przejdę. Aha, no i trzeba... Czyli nie naokoło, po prostu trzeba naokoło skakać wręcz. I co tak cały czas? Solo? Są chyba same nietoperze. To i w pizdu. Ale się wkopałem. Ale się wkopałem. Pewnie jest ciężej wrócić niż zejść. Dobra, słuchajcie, no widz polecił mi spadochron, więc użyjemy spadochronu. Nie chce mi się tam... Kurde, fuck. Widzu, mam nadzieję, że... Mówiłeś prawdę. W ogóle nie skakałem jeszcze ze spadochronu nigdy w tej grze. Jakoś tak nie było okazji. Dlatego mam nadzieję, że po prostu wystarczy, że kliknę czwórkę. Mam nadzieję, że ten artefakt jest tam gdzieś, gdzie wyląduje, nie trzeba szukać. Wydaje mi się, że po prostu taka jaskinia spiralna, trzeba skakać i że po prostu na końcu niej będzie już tutaj bez żadnych zagadek. Co by na to, żeby skoczyć? Czy tam jest artefakt? Nie, to chyba kryształy. Ciekawe, czy będę później wiedział, jak wrócić drogę powrotną, czy poznam. Wow, ogromna jest ta jaskinia. Jakiś metal na dole. Wiecie co, może warto było jednak wziąć tą kuszę czy łuk i je zagrować na siebie. Pytanie, czy jak ja tam skoczę, to ja nie wezmę ich wszystkich za sobą. O Jezu, dobra, słuchajcie, skok życia. No i wyżej, no mam jeszcze trochę rzeczy na pteranodonie, tak? Oby tej krwi. O fuck. Dobra, jedziemy. Wow. Słuchajcie, lecę. Lecę na sam dół. No i chuj, wylądowałem. Zajebiście. Tam już widzę pająki i lecą na mnie wszystkie nietoperze. Więc my tutaj zaczniemy działać. Ja się skulę. O właśnie, żeby te pająki i skorpiony tutaj nie przyszły, bo jeżeli są pająki, to prawdopodobnie też skorpiony. Fuck! Fuck! Nie widzę nigdzie... Fuck! Tracę trochę życia, ale nie jakoś bardzo dużo. Nie przyleciało to wszystko, te gówno. Już chyba po walce. Nie, dobra, jeszcze jeden. No dobra. W tej jaskini chyba właśnie był Soul Shibo. Nie w tamtej, tylko chyba właśnie w tej. Coś mi się tutaj kojarzy, że tak, o tam są skorpiony na pewno. Słuchajcie, jest artefakt. No dobra, to teraz najtrudniejsze pewnie będzie z nim wrócić. Dobra, proponuję lurować po jakimś tam jednym, po 5, nawet po 10. Ale nie wszystkie tych 1000, które lata mi nad głową. No, mogłem wziąć łuk, mogłem wziąć. Szkoda, że nie wiedziałem jak to wygląda tutaj.
Ja pierdzielę. Może podskoczę, to się zagrują. Ale to jest przerażające. Tutaj chyba taka rampa i tędy trzeba będzie wrócić, tak mi się wydaje. Oby te skoki nie były jakieś przejebane. Tak jak w tej lawie, no. Dobra, skorpiony. Czy on już mnie widział? Czy tylko kupala strzelił? Chodź. Tu jest cała armia, zobaczcie, przygotowana. Jakaś taka dobra miejscowa, żeby się schować przed nimi? O, może tutaj, co? I ja bym tak o po jednym. No i dobra. Chodźcie. Nie chcą. Co? Ja zwiększę sobie opcję. Znowu zmieniałem na ground. Myślę, że może będzie lepiej, chociaż chyba nie, tak samo. No co one są takie zahipnotyzowane? Dobra, o kurwa. Idą wszystkie. O fuck. Ale jestem obsrany. Ja, ile ich jest? Trochę chyba przesada, co? O, dobra. Ale wymyśliłem, super, co? Po jednym nawet nie mogło mnie dosięgnąć tym szpikulcem. Tak, dobra, tylko z jednej strony mnie biją. No zobaczcie, ten ma 4-8 i jak długo go bije. A to w sumie też może być, wiecie co, wina laga. Chodź, chodź. O kurde, ten się domyślił. Fakt, ze wszystkich stron nie biorą. Kurde, ten się domyślił w ogóle, że to można przejść. O kurde, myślałem, że on już nie żyje. O, chodzi o to, żeby... One nawet nie HP, tylko torpor, bo jak będzie torpor, no od 10 skorpionów, nawet chyba więcej tu jest. No to przecież ja zdechnę, nie? Dzięki stary za tą radę ze spadochronem, zajebiście to wyszło, naprawdę. Dobra, jeszcze dwa, tak? Najpierw tego. Tutaj pewnie ładnie można expić jakimś niższym levelem. Tam jest nietoperz. No dobra, to biegniemy po artefakt. Tu jeszcze jest inna armia chuja. Co, ja już głodny? Aha, bo wiecie co, jest zimno strasznie. Wy tutaj tej ikonki nie widzicie, bo jest pod moją kamerką. Pod obrazem z kamery. A tu jest zimno cholernie, więc spada mi... Fuck you! Więc spada mi strasznie drastycznie HP od tego zimna. Mogę oczywiście tutaj jakąś z pochodnią łazić, no ale jak ja muszę dzidę trzymać, nie? Dobrze, że dużo tego żarcia wziąłem. No akurat żarcia teraz ja mam na zapas. Mam ten grill, więc sobie z rana wyskakuję. Zbieram dużo mięcha i sobie grilluję to, więc starczy na cały dzień. Już tego ogniska nawet nie używam. Dobra, idziemy. Teraz co? Pająki. Ile ich jest? Chyba też dużo, co? No trochę jest. 8. Dobra, idziemy do dziury. Ale one chyba mogą przejść, więc tutaj ewentualnie. Bo one też zadają mi truciznę, torpor. Się kłócą, który pierwszy mnie zje. Jebańce. Nie webujcie mnie. No i dobra, już jestem w ciemnej dupie. One mają mało HP ogólnie, pająki. O fuck, tam był jakiś 112. Tak, dobra, już nie żyje na szczęście. No, pająki mają mało hapsa. Także można je ładnie przyciągnąć. Ale zrobiłem unik, co? Kurde, jestem po prostu zajebisty. Znowu jestem głodny.
Ale też temu, dzięki temu, że jestem głodny, regeneruje mi się życie, bo jem. A na przykład w tamtej jaskini mi w ogóle nie spadało życie i nie miałem jak wyregenerować sobie życia normalnie. Było po prostu za gorąco, a od wody się nie regeneruje, także... Git. Dobra, idziemy po artefakt. Myślę, że to nie jest najtrudniejsza część. Tak mi się wydaje, że dopiero najłatwiejszą część przeżyłem. Artefakt mamy. Widzimy dziadów. Nie ma węży, szkoda. A wiecie co? Mam gęsią skórkę, mam dziary od tych gówien. Straszne, obrzydliwe to jest. Tutaj coś jest? No, ewentualnie może, jak ktoś chce, to sobie powydobywać. Ja nie mogę, bo po prostu nie mam kapa i tak na ptaszorku. Słuchajcie, no to jest jedyna chyba droga, prawda? Tam byłem, nie? Tak, no dobra, jedyna droga. Dobra, no to jedziemy. Może nie będę biegł szybko, bo tutaj... Co jest? Ryby, czekajcie chwilkę, bo domofon. Dobra, wracam do was. Tak, no dobra, tu jest metal, więc metal. Dobrze, że wziąłem kilo, chociaż ewentualnie mógłbym zlucić tak mi... Dobra. Zlucić z czegoś. Nie, dobra, nie będę biegł, tak? Idziemy dalej. O, fuck. Ej, a ta... To też trzeba przeskoczyć? O to? Nie wierzę. To jest niemożliwe. Dobra, mamy pierwszy skok. Paweł Jumper. Co się stanie, jak mi się skończy żarcie? Wziąłem tylko dwie... porcje mięsa. Tam kolejne jest. Dobra. O, fuck. Będę starał się być plecami. O tak, one mnie zrzucają stąd. Żeby mnie nie zrzuciły. Won! Ile ich jest? Obrzydlistwo. To ja go biję czy nie biję? Fuck. To czwarty. Podobno... Fuck! Podobno będą do oswojenia za jakiś czas. Ale to jest przerażające. Ile ich jest? Jezu! Obrzydliwe. Zniszczyła mi się... Co? Fuck! Co ja mam teraz zrobić? Bez dziny? Ja pierdniczę. No dobra, jakoś idzie tym kilofem. Dobrze, że metalowy chociaż. Mogłem... Tak, ale to wszystkie się zleciały teraz. Wow, 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 wow. Dobra, chciałem otworzyć, ale to nie jakiś bije zbugowany chyba był pode mną. No dobra, ale chyba wszystko już zabiję, nie? Jeszcze ten jeden, to jest chyba ostatni w całej jaskini. What the fuck? Czy jakieś pode mną są? Słuchajcie, no mam ostre ciary. Bo zaraz na bank tu zdechnę. Wypad stąd! Wypad, wypad! No nie mogę go dosięgnąć, więc jak ja mam go bić? Nie mogę wstać. Daj dzidę, panie, dajcie pan dzidę.
Dobra, wstałem. Co tu się dzieje w ogóle? Wydaje mi się, że to już ostatnie. Wow, 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 wow. Easy. Jeszcze tam są jakieś. A tu są aż trzy. Bezczelne, to jest bezczelne, obrzydlistwo. Zaraz zdechnę. Dobra, najwyżej umrę, no ale przynajmniej wszystko będzie wybite, nie? One się chyba respią. To nie jest jaskinia, wiecie co, na solo. Kurde, nie zdążyłem otworzyć go. Skaczemy czy nie? Pytanie. Może lepiej tam na dół wskoczyć jeszcze. Fuck! No i dentka. Dobra, trzeba będzie wrócić tam. No zepchnęły mnie z kubańca. No dobra, no i jeszcze w takim miejscu spadłem, że chyba nie mogę odzyskać, nie? Dobra, nie ma czasu, bo się porespią tam znowu i będzie lipa. Zawsze laguje strasznie, jak się przebudza człowiek w jakimś tam miejscu. Aha, ładnie tutaj, czekajcie. Kita won, proszę cię. Dobra, biorę dzidę ostatnia. Bierzemy spadochron, skoczę. No straciłem... mięso. Wezmę jedną. Straciłem wodę. Fuck. Dobra, wody dużo nie trzeba, więc jest ok. Wezmę tą zbroję. Straciłem te próbki krwi. Próbki, no apteczki, nazwijmy to tak. Nie będę brał tej pochodni, bo i tak nie użyłem. Piwór postawiony, jeszcze się ubiorę tylko. Jakiś kilof by się przydał, fuck. Dobra. Co jest potrzebne na kilof, jak coś? Słuchajcie, jakiegoś laga miałem tam strasznego, także wracamy. Co tu robi pająk, powiedzcie mi. Nie podoba mi się to. No, założyłem nową zbroję. Czekajcie. No kilof, tak? Chciałbym później kilof, to będę potrzebował drewna. A drewna tutaj nie znajdę, więc ewentualnie zlucić z czegoś będę mógł. Mam nadzieję, że się nie zrespił tam ten metal. No ja muszę polecieć znowu na sam dół. I po prostu później zrobimy speedrun, no. Dobra. Ciśniemy. Od razu po artefakt i od razu wbiegam. O fuck, to się już zdążyło wszystko porespić. No i dobra, znaczy to, o nie wszystko, czyli nie dużo. Nie, szybko biegnę, żeby tutaj tego nie było metalu, nie? No i dobra. No nie, zginąłem gdzieś w jakimś miejscu, gdzie raczej nie mogę odzyskać tego lota. Czekajcie, taki jeden to można zabić. Ale będę otwierał, jeżeli będzie można. No to tutaj chyba było, tak? Tak, dobra, tutaj to nie byłem jeszcze. Hardcore. Gacie mam pełne. Naprawdę? Fuck, w takim miejscu, stary? Wypadł stąd, proszę was. Fuck. Wypierdalaj. Jestem cały mokry, wiecie? Kilo, dawaj.
Nie wiem, na wszelki wypadek może jeszcze jakiś łuk ktoś się wyrzuci. Siekierką też będę mógł rozwalić jak coś, dobra. Słuchajcie, jakiś tutaj duży skok jest znowu, Jezu. Czy ja stoję już, czy nie? Dobra, teraz już stoję. No jak tutaj nie mogę wziąć w ogóle rozpędu, to jak ja mam skoczyć? Oh fuck! No jak ja się tutaj klinuję na tym? Wow! Chyba nawet nie jest jeszcze połowa. O kurwa, ledwo. Dobra, tu jest miejsce, żeby odetchnąć. Nie wierzę w ten skok. To jest niemożliwe, moim zdaniem. Chyba, że to jest może skrót po prostu, więc pójdę tutaj dołem. Tutaj jest skok? Nie, tutaj nie ma. Dobra, zjedzmy. Tutaj, o tutaj chyba już jest koniec, prawda? No nie wiem, zobaczymy. Dobra, no to idziemy dalej. Mam nadzieję, że jeszcze dużo tutaj nie zostało tych skoków. O, zobaczcie, mamy jakiś tutaj. Dobra, ale tam bierzemy, żeby się nowy zrespił. Tam, kurde, tam nie ma jeszcze końca. Tam nie ma jeszcze końca. A może? Dobra, idziemy, idziemy. Idziemy w górę. Nie ma akurat dobrze już tutaj nietoperzy, więc chyba może jesteśmy nawet tam gdzieś pod koniec. Ale ten skok to jest przesrany. Mam całe ręce mokre. Całe łapy. Ten skok jest chyba, nie wiem, czy jest wykonalny. Tu się nie można rozpędzić. Dobra. Chyba to też jest zależne, jak daleko skaczemy, ile mamy movement speeda, tak mi się wydaje. Jeżeli to jest ostatni skok i mi nie wyjdzie, to jest siemanko. Dobra. Myślałem, że to już jest, kurde, koniec. No dobra. Żyjemy, tak? To jest najważniejsze. Czy tam już jest koniec? Tak, to jest chyba ta półeczka. O kurde, ale tutaj jakieś są mega wielkie... Fuck. Naprawdę? Ja to muszę przeskoczyć? Nie może tu przylecieć mój DOD. Błagam. Ledwo. Ledwo. Przeskoczyłem chyba tylko dlatego, że błąd gry. Fuck, lag. A i wiecie co, nie, czego, jestem na końcu, ale właśnie mi się przypomniało, że miałem flary i nie wystrzeliłem ich. Bo zostały w tym trupie. Już nie mówiąc o tym, że wziąłem ze sobą puste worki wody. Także dobrze, że nie była potrzebna. W ogóle nic nie zeszło wody. Wow, hardkorowa jaskinia naprawdę dla twardzieli. Te nietoperze tam przy tej ścianie. Ale poszło niby łatwiej niż w tej jaskini z lawą, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu no, droga prosta, tak? Droga łatwa. Poza tym dzięki za ten spadochron, stary, za tą radę, bo bym musiał to robić dużo dłużej. Mój kot jest jakiś dziki, dobra. No i słuchajcie, czy uda się wylecieć? Nie? Tak? Udało się, zajebiście.
Ła, to jeszcze lag po jaskini. Dobra, lag się skończył, jesteśmy na powierzchni, słuchajcie, żyję. Ua. Do rozwalenia, czy nie? Nie. 7 dni. Ua, hardkorowa jaskinia i w ogóle taka niefajna. Nawet jeżeli ktoś tu chce wydobywać, to jakby powodzenia ci życzę. Na serwerach PvP spoko, bo możecie budować sobie konstrukcje, czy tam na jakimś swoim serwerze, to możecie sobie zrobić rampy i tak dalej, więc wtedy jak najbardziej. O, tutaj się kończy za 7 godzin. Nie, za 8 dni. A czemu ten płat za 4? No nie wiem. A nie, dobrze, za 7 godzin, tak. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie. Jestem całe łapy mokre, pierwszy raz od dawna w tej grze. Straszne skoki, straszne nietoperze, obrzydliwe. Dzięki za oglądanie. Łapka w górę, pamiętajcie, za 500 idziemy po bossa, mam już wszystkie artefakty. Komentujcie, jak byście chcieli, żeby wyglądała walka z bossem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć. Mam nadzieję, że dopłynę tam do końca. Mam 200 oksygenu, więc chyba nie powinno być problemu. Aha, no i nie ma. Dobra, już widzę, że są nietoperze. Ciekawe, czy będą węże. Oby były węże, bo jajka by się przydały pozbierać. Dobra, no, pierwsza ofiara za nami. Chodźmy tutaj. Co? O, w pizdu! I co po to ten spadochron? Ja mam skoczyć na dół? Nie chcę tam schodzić bardziej, bo pamiętacie co się stało ostatnio? W lawie. O, fuck. Ale tu jest druga droga, tak? Na razie nie będę biegł, bo tak się przejdę. Aha, no i trzeba, czyli nie naokoło, po prostu trzeba naokoło skakać wręcz. I co tak cały czas? Solo? Słuchaj, chyba same nietoperze. To i w pizdu. Ale się wkopałem. Ale się wkopałem. Pewnie jest ciężej wrócić niż zejść. Dobra, słuchajcie, no widz polecił mi spadochron, więc użyjemy spadochronu. Nie chce mi się tam kurde, fuck. Widzu, mam nadzieję, że mówiłeś prawdę. W ogóle nie skakałem jeszcze ze spadochronu nigdy w tej grze. Jakoś tak nie było okazji. Dlatego mam nadzieję, że po prostu wystarczy, że kliknę czwórkę. Mam nadzieję, że ten artefakt jest tam gdzieś, gdzie wyląduje, nie trzeba szukać. Wydaje mi się, że po prostu taka jaskinia spiralna, trzeba skakać i że po prostu na końcu niej będzie już tutaj bez żadnych zagadek. Co by na to, żeby skoczyć? Czy tam jest artefakt? Nie, to chyba kryształy. Ciekawe, czy będę później wiedział, jak wrócić drogę powrotną, czy poznam. Wow, ogromna jest ta jaskinia. Jakiś metal na dole. Wiecie co, może warto było jednak wziąć tą kuszę czy łuk i je zagrować na siebie. Pytanie, czy jak ja tam skoczę, to ja nie wezmę ich wszystkich za sobą. O Jezu. Dobra, słuchajcie, skok życia. No i wyżej, no mam jeszcze trochę rzeczy na pteranodonie, tak? Oby tej krwi. O fuck. Dobra, jedziemy. Wow. Słuchajcie, lecę. Lecę na sam dół. No i chuj, wylądowałem. Zajebiście. Tam już widzę pająki i lecą na mnie wszystkie nietoperze. Więc my tutaj zaczniemy działać. Ja się skulę. O właśnie, żeby te pająki i skorpiony tutaj nie przyszły, bo jeżeli są pająki, to prawdopodobnie też skorpiony. Fuck! Fuck! Nie widzę nigdzie. Fuck! Tracę trochę życia, ale nie jakoś bardzo dużo.
Nie przyleciało to wszystko, te gówno. Już chyba po walce. Nie, dobra, jeszcze jeden. No dobra. W tej jaskini chyba właśnie był Soul Shibo. Nie w tamtej, tylko chyba właśnie w tej. Coś mi się tutaj kojarzy. Że tak, o, tam są skorpiony na pewno. Słuchajcie, jest artefakt. No dobra, to teraz najtrudniejsze pewnie będzie z nim wrócić. Dobra, proponuję lurować po jakimś tam jednym, po 5, nawet po 10. Ale nie wszystkie tych 1000, które lata mi nad głową. No, mogłem wziąć. Szkoda, że nie ten. Nie wiedziałem, jak to wygląda tutaj. Ja pierdzielę. Może podskoczę, to się zagrują. Ale to jest przerażające. Tutaj chyba taka rampa i tędy trzeba będzie wrócić, tak mi się wydaje. Oby te skoki nie były jakieś przejebane. Tak jak w tej lawie, no. Dobra, skorpiony. Czy on już mnie widział? Czy tylko kupala strzelił? Chodź. Tu jest cała armia, zobaczcie, przygotowana. Jakaś taka dobra miejscowa, żeby się schować przed nimi? O, może tutaj, co? I ja bym tak o po jednym. No i dobra. Co jest? Ryby, czekajcie chwilkę, bo domofon. Dobra, wracam do was. Tak, no dobra, tu jest metal, więc metal. Dobrze, że wziąłem kilo, chociaż ewentualnie mógłbym zlucić tak mi... Dobra. Zlucić z czegoś. Nie, dobra, nie będę biegł, tak? Idziemy dalej. O, fuck. Ej, a ta... To też trzeba przeskoczyć? O to? Nie wierzę. To jest niemożliwe. Dobra, mamy pierwszy skok. Paweł Jumper. Co się stanie, jak mi się skończy żarcie? Wziąłem tylko dwie porcje mięsa. Tam kolejne. Jest. Dobra. O, fuck. Będę starał się być plecami. O tak, one mnie zrzucają stąd. Żeby mnie nie zrzuciły. Won! Ile ich jest? Obrzydlistwo. O, ja go biję czy nie biję? Fuck. 104. Podobno... Fuck! Podobno będą do oswojenia za jakiś czas. Ale to jest przerażające. Ile ich jest? Jezu! Obrzydliwe. Zniszczyła mi się... Co? Fuck! Co ja mam teraz zrobić? Bez dziny? Ja pierdniczę. No dobra, jakoś idzie tym kilofem. Dobrze, że metalowy chociaż. Mogłem... Tak, ale to wszystkie się zleciały teraz. Wow. Dobra, chciałem otworzyć, ale to nie jakiś bije zbagowany chyba był pode mną. No dobra, ale chyba wszystko już zabije, nie? Jeszcze ten jeden, to jest chyba ostatni w całej jaskini. What the fuck? Czy jakieś pode mną są? Słuchajcie, no mam ostre ciary. Bo zaraz na bank tu zdechnę.
wypadł stąd! Wypadł, wypadł! No nie mogę go dosięgnąć, więc jak ja mam go bić? Nie mogę wstać. Daj dzidę, panie, dajcie pan dzidę. Dobra, wstałem. Co tu się dzieje w ogóle? Wydaje mi się, że to już ostatnie. Wow, 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 wow. Easy. Jeszcze tam są jakieś. A tu są aż trzy. Bezczelne, to jest bezczelne, obrzydlistwo. Zaraz zdechnę. No dobra, najwyżej umrę, no ale przynajmniej wszystko będzie wybite, nie? One się chyba respią. To nie jest jaskinia, wiecie co, na solo. Kurde, nie zdążyłem otworzyć go. Skaczemy czy nie? Pytanie. Może lepiej tam na dół wskoczyć jeszcze. Fuck! No i dentka. Dobra, trzeba będzie wrócić tam. No zepchnęły mnie z kubańca. No dobra, no i... Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Riser, grze Ark, Survival Evolved. Dzisiaj odcinek będzie poświęcony jaskini, do której właśnie zmierzam na wyspie, czyli ostatnia jaskinia, która mi została. Będą już wtedy wszystkie artefakty, będziemy mogli przywołać Broodmother. Jeżeli chcecie Broodmother, nabijcie 500 lajków pod tym filmem, to wtedy pójdę zabić. Jeszcze nie wiem, czy na przykład T-Rexami, czy ptaszorami, jeszcze nie wiem. Zobaczymy, dajcie mi chwilkę. Mam nadzieję, że w tej jaskini można się zmieścić ptaszorkiem. Czytałem na forum jakimś, że można. Można wlecieć pteranodonem, kawałek się schować, więc no taki jest ogólny plan. Ale nie można tam podobno już dalej, tak? Oczywiście nie oglądałem, jak tutaj wygląda ta jaskinia, bo chcę wam pokazać moje pierwsze wrażenia. Ale jeden z widzów napisał mi, żebym zabrał ze sobą spadochron, więc wziąłem kilka spadochronów i jestem dzisiaj naprawdę zajebiście przygotowany. Przynajmniej tak uważam, bo mam ze sobą dużo śpiworów, mam ze sobą dwa zestawy zbroi i dwa zestawy tam powiedzmy dzidy, dwie dzidy. Nie mam ze sobą żadnych ani łuku, ani kilofa, bo uważam, że są zbędne. Po prostu nigdy tutaj jeszcze w tych jaskiniach nie strzelałem. Mam trochę wody, mam trochę mięsa, mam trochę krwi. Tutaj mamy tą jaskinię. Podobno jest najtrudniejsza ze wszystkich. Mam nadzieję, że nie tak trudna jak chociażby ta lawa, w której giniemy, no i niestety tracimy od razu cały ekwipunek. No ale widzę, że na przykład tutaj są takie skorpiony, więc one do tej jaskini, jak nawet mi się uda wlecieć, to wejdą. No chyba, że można tam głęboko wlecieć, czego ogólnie nie chciałbym robić. Czekajcie, najpierw ja zabiję sobie te skorpiony. Ogólnie na tej wyspie jest hardcore, tutaj nie ma gdzie zostawić ptaka, tutaj są T-Rexy, no tu jest wszystko, tu są koty, argentiwy, karno, także cały do wyboru do koloru. Dzidę mam beznadziejną, bo ma tylko 100% damage'a. Słuchajcie, zaraz się tu wysypie. Mi się tylko tak wydaje. No tak, zaraz będę miał torpor. Widzę, że jestem źle przygotowany. Dzida podstawowa. To był beznadziejny pomysł. Dawno nie miałem takich... Aha, ty sobie tutaj bijesz mnie, tak? Dawno nie miałem takich problemów z zabiciem skorpiona. Zaraz sprawdzę, jakie one levele miały, bo... Jestem przerażony wręcz tym, że ta dzida jest taka słaba. Laguje coś strasznie, nie wiem o co chodzi. Pewnie dlatego, że jaskinia.
Wiecie, jakie levele miały te zasrańce, że tak długo biłem? 8? Fuck! Przecież tam będą 120. Idę solo do tej jaskini. Nie wiem, czy to jest wykonalne. Wlećmy. Dobra, da się wlecieć. Pytanie, czy da się wylecieć. Czyli domyślam się, że to jest max. Dobra, teraz nie mogę wejść. Dobra, zaraz go ustawię i do was wrócę, bo tutaj też będzie lak, jak wejdę do tej jaskini w głąb. Słuchajcie, wleciałem, nie wiem czy wlecę, wleciałem bardzo głęboko, bo zlagowało. Bo zlagowało i po prostu przyniosło mnie. Więc nie fajnie. Co ty robisz, powiedz mi, co ty robisz? Ty masz być na pasyw, jesteś na pasyw. Nie, masz się nie zastanawiać nad niczym, po prostu wyląduj. Jak tak wyląduje, to nikt nie będzie mógł przejść i będzie, że jestem ham. Dobrze, musimy ustawić najpierw śpiwór. Ustawię go już tutaj gdzieś w środku. Dobra, pierwszy śpiwór na razie starczy, jeden. Co tutaj jeszcze mogę wziąć ze sobą? Wziąłem też flary ze sobą, bo może będzie fajnie postrzelać, zobaczymy. Dawno już nie strzelałem z tych flar. Weźmiemy sobie dwie paczki mięsa. Mam jakąś też pochodnię, żeby jak będzie gorąco sobie oczywiście użyć. Cztery bukłaki z wodą oby starczyły. Dobra, reszty tutaj na nim zostawiam. Mam nadzieję, że jestem dobrze przygotowany. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Oprócz tej dzidy to że jest fajnie. Dobra, idziemy do środka. Tutaj już widzę, że jest jakieś nurkowanie i oczywiście spadek FPS-ów do minimum. Okej, napełnimy sobie od razu te... Nie jestem przyzwyczajony do tych. No i bym się, kurczę, 876. Mam nadzieję, że tyle wody starczy. Dobra. Słuchajcie, wchodzimy. Jest jeszcze w takim miejscu spadłem, że chyba nie mogę odzyskać, nie? Dobra, nie ma czasu, bo się porespią tam znowu i będzie lipa. Zawsze laguje strasznie, jak się przebudza człowiek w jakimś tam miejscu. Aha, ładnie tutaj, czekajcie. Kita won, proszę cię. Dobra, biorę dzidę ostatnia. Bierzemy spadochron, skoczę. No straciłem... mięso, wezmę jedną. Straciłem wodę, fuck. Dobra, wody dużo nie trzeba, więc jest ok. Wezmę tą zbroję. Straciłem te próbki krwi. Próbki, no apteczki, nazwijmy to tak. Nie będę brał tej pochodni, bo i tak nie użyłem. Śpiwór postawiony, jeszcze się ubiorę tylko. Jakiś kilof by się przydał, fuck. Dobra. Co jest potrzebne na kilof, jak coś? Słuchajcie, jakiegoś laga miałem tam strasznego, także wracamy. Co tu robi pająk, powiedzcie mi. Nie podoba mi się to. No, założyłem nową zbroję. Czekajcie. No kill off, tak? Chciałbym później kill off, to będę potrzebował drewna. A drewna tutaj nie znajdę, więc ewentualnie zlucić z czegoś będę mógł. Mam nadzieję, że się nie zrespił tam ten metal. No ja muszę polecieć znowu na sam dół. I po prostu później zrobimy speedrun, no. Dobra. Ciśniemy. Od razu po artefakt i od razu wbiegam. O fuck, to się już zdążyło wszystko porespić. No i dobra, znaczy to, o nie wszystko, czyli nie dużo. Nie, szybko ubiegnę, żeby tutaj tego nie było metalu, nie? No i dobra. No nie, zginąłem gdzieś w jakimś miejscu, gdzie raczej nie mogę odzyskać tego lota. Czekajcie, taki jeden to można zabić.
Ale będę otwierał, jeżeli będzie można. To tutaj chyba było, tak? Tak, dobra, tutaj to nie byłem jeszcze. Hardcore. Gacie mam pełne. Naprawdę? Fuck, w takim miejscu, stary? Wypadł stąd, proszę was. Fuck. Wypierdalaj. Jestem cały mokry, wiecie? Kilo, dawaj, 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 dawaj. Nie wiem, na wszelki wypadek może jeszcze jakiś łuk ktoś się wyrzuci. Siekierką też będę mógł rozwalić jak coś, dobra. Słuchajcie, jakiś tutaj duży skok jest znowu, Jezu. Czy ja stoję już, czy nie? Dobra, teraz już stoję. No jak tutaj nie mogę wziąć w ogóle rozpędu, to jak ja mam skoczyć? Oh fuck! No jak ja się tutaj klinuję na tym? Wow! Chyba nawet nie jest jeszcze połowa. O kurwa, ledwo. Dobra, tu jest miejsce, żeby odetchnąć. Nie wierzę w ten skok. To jest niemożliwe, moim zdaniem. Chyba, że to jest może skrót po prostu, więc pójdę tutaj dołem. Tutaj jest skok? Nie, tutaj nie ma. Dobra, zjedzmy. Tutaj, o tutaj chyba już jest koniec, prawda? No nie wiem, zobaczymy. Dobra, no to idziemy dalej. Mam nadzieję, że jeszcze dużo tutaj nie zostało tych skoków. O, zobaczcie, mamy jakiś ten. Dobra, ale tam bierzemy, żeby się nowy zrespił. Tam, kurde, tam nie ma jeszcze końca. Chodźcie. Nie chcą. Co? Ja zwiększę sobie opcję. Znowu zmieniałem na ground. Myślę, że może będzie lepiej, chociaż chyba nie, tak samo jest. No co one są takie zahipnotyzowane? Dobra, o kurwa. Idą wszystkie. O fuck. Ale jestem obsrany. Ja, ile ich jest? Trochę chyba przesada, co? O, dobra. Ale wymyśliłem, super, co? Po jednym nawet nie mogło mnie dosięgnąć tym szpikulcem. Tak, dobra, tylko z jednej strony mnie biją. No zobaczcie, ten ma 4-8 i jak długo go bije. No to w sumie też może być, wiecie co, wina laga. Chodź, chodź. O kurde, ten się domyślił. Fakt, ze wszystkich stron nie biorą. Kurde, ten się domyślił w ogóle, że to można przejść. O kurde, myślałem, że on już nie żyje. O, chodzi o to, żeby... One nawet nie HP, tylko torpor, bo jak będzie torpor, no od 10 skorpionów, nawet chyba więcej tu jest. No to przecież ja zdechnę, nie? Dzięki, stary, za tą radę ze spadochronem. Zajebiście to wyszło, naprawdę. Dobra, jeszcze dwa, tak? Najpierw tego. Tutaj pewnie ładnie można expić jakimś niższym levelem. Tam jest nietoperz. No dobra, to biegniemy po artefakt. Tu jeszcze jest inna armia chuja.
Co, ja już głodny? Aha, bo wiecie co, jest zimno strasznie. Wy tutaj tej ikonki nie widzicie, bo jest pod moją kamerką. Pod obrazem z kamery. A tu jest zimno cholernie, więc spada mi... Fuck you! Więc spada mi strasznie drastycznie HP od tego zimna. Mogę oczywiście tutaj jakąś z pochodnią łazić, no ale jak ja muszę dzidę trzymać, nie? Dobrze, że dużo tego żarcia wziąłem. No akurat żarcia teraz ja mam na zapas. Mam ten grill, więc sobie z rana wyskakuję. Zbieram dużo mięcha i sobie grilluję to, więc starczy na cały dzień. Już tego ogniska nawet nie używam. Dobra, idziemy. Teraz co? Pająki. Ile ich jest? Chyba też dużo, co? No trochę jest. 8? Dobra, idziemy do dziury. Ale one chyba mogą przejść, więc tutaj ewentualnie. Bo one też zadają mi truciznę, torpor. Się kłócą, który pierwszy mnie zje. Jebańce. Nie webujcie mnie. No i dobra, już jestem w ciemnej dupie. One mają mało HP ogólnie, pojąłem. O fuck, tam był jakiś 112. Tak, dobra, już nie żyje na szczęście. No, pająki mają mało hapsa, także można je ładnie przyciągnąć. Ale zrobiłem unik, co? Kurde, jestem po prostu zajebisty. Znowu jestem głodny. Ale też temu, dzięki temu, że jestem głodny, regeneruje mi się życie, bo jem. A na przykład w tamtej jaskini mi w ogóle nie spadało życie i nie miałem jak wyregenerować sobie życia normalnie. Było po prostu za gorąco, a od wody się nie regeneruje, także... git. Dobra, idziemy po artefakt. Myślę, że to nie jest najtrudniejsza część. Tak mi się wydaje, że dopiero najłatwiejszą część przeżyłem. Artefakt mamy. Bijmy dziadów. Nie ma węży, szkoda. Ale wiecie co, mam gęsią skórkę, mam dziary od tych gówien. Straszne, obrzydliwe to jest. Tutaj coś jest? No ewentualnie może, jak ktoś chce, to sobie powydobywać. Ja nie mogę, bo po prostu nie mam kapa i tak na ptaszorku. Słuchajcie, no to jest jedyna chyba droga, prawda? Tam byłem, nie? Tak, no dobra, jedyna droga. Dobra, no to jedziemy. Może nie będę biegł szybko, bo tutaj